Cześć, witam cię serdecznie. Marcin Oniszczuk z tej strony. Wczoraj wysłałem ci prezentację, jedną w PowerPoincie, za co cię przepraszam, bo nie wszyscy posługują się tym programem. A drugą prezentację w PDF-ie, to już mogłeś otworzyć, mogłeś zobaczyć, o co w tym chodzi. Jednak najlepiej na nas działa wideo, to już się o tym przekonałem, dlatego chciałbym ci w szybkim tempie, tak, powiedzieć, na czym polega właśnie społeczność konsumencka Famila. Ja powiem tak, słuchaj tego do końca, bo to jest swojego rodzaju, można powiedzieć, przełom na rynku, bo tutaj ten biznes nie wymaga od ciebie rozwiewania obiekcji. Znaczy, to jest marketing tak naprawdę bez obiekcji. Jeśli zrozumiesz go po prostu dosłownie, to uwierz mi, że naprawdę możesz w bardzo krótkim czasie wyrwać się ze swojej pracy na etacie. Możesz po prostu zwolnić swojego szefa, dlatego że łatwiejszej rzeczy chyba już nie będzie, tak? Po prostu. Tutaj robimy zakupy takie, które dzisiaj robisz w Carrefourze, w Biedronce, w Tesco. Produkty, które znasz, to są identyczne produkty, a oprócz tego jeszcze tańsze w niektórych przypadkach. I kurier ci dostarcza to do domu, także jest prosta zasada. Po co kupować w sklepie, tak, nawet za złotówkę, 50, 20, 30 groszy drożej, jeśli można kupić tutaj ten sam produkt, tak, czyli jeśli kupujesz na przykład Persil, Wizir, tak, proszek i tak dalej, to tutaj możesz to samo kupić, tylko po prostu przywożą ci to do domu i jeszcze ta firma mówi, że za to dostajesz pieniądze. Jakie? No za chwilę ci o tym powiem. Wiadomo, liczy się tu i teraz. Człowiek musi podjąć działanie tu i teraz, żeby każde tutaj działanie niesie ze sobą jakąś tam reakcję. Jeśli każda akcja, można powiedzieć, niesie ze sobą reakcję. No i teraz jest prosta zasada. Jeśli się przyłączysz, zaczniesz działać teraz, to naprawdę bardzo dużo możesz z tego wynieść. Oczywiście wiadomo, jeśli dołączysz do tego projektu za rok, też się nic nie stanie, tylko że ten rok, prowizja i pieniądze cię ominą. To jest normalne. Dlatego polecam łapać okazję szybko. Ja powiem ci szczerze, byłem trochę sceptycznie do tego nastawiony. Znaczy sceptycznie. Powiem tak, to jest program tak naprawdę dla konsumentów tylko i wyłącznie, tak? Nie trzeba tutaj mieć nie wiadomo jakich umiejętności biznesowych, nie trzeba tutaj nic sprzedawać. Z reguły, jak coś jest dla każdego, to jest dla nikogo. Ale wiem o tym, że ten biznes naprawdę może większości ludzi, czyli jeśli nie byłeś w tych 1-2% osób, które zarabiają w internecie, to tutaj dla tych 99% osób jest taka szansa, jest taka możliwość, dlatego nie musisz już po prostu narzekać, mówić, że ci się nie udaje, bo to jest proste, jasne i logiczne. Ok, idziemy dalej, tak? Czyli Familo, społeczność konsumencka. Jeśli już o tym słyszałeś i jesteś, to po prostu sobie utrwalisz. Jeśli nie, to cię zaproszę po prostu do tej społeczności, bo korzyści są po prostu konkretne. Ok, wiadomo, że kupujemy każdego miesiąca produkty, tak, towary, usługi, to jest normalne, bez zakupów nie da się żyć. Kupujemy jedzenie, żywność, napoje i tak dalej. No i przynajmniej powiem tak, z tym stwierdzeniem nie zgodziłbym się do końca, ale zakładając generalnie, to wszyscy chcemy żyć lepiej, tak? To znaczy mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. Można z tym polemizować, ale generalnie rzecz biorąc, możemy tak to ujednolicić, że tak rzeczywiście jest. Okay. Co powoduje, że ten pomysł Familo jest lepszy niż cokolwiek innego? No tak, brak kosztu związanego z rejestracją, czyli wchodzisz do tego biznesu i masz zero kosztów, żadnego startera, żadnych próbek i tak dalej. Po prostu wpisujesz swoje dane, imię, nazwisko, PESEL albo dane swojej firmy, jeśli prowadzisz i już jesteś w biznesie.
Produkty, które już znamy, tak? Czyli nie ma tutaj żadnej ideologii związanej z tym, że trzeba mówić, że to są w innych opakowaniach, że to są lepszej jakości i tak dalej. To są produkty, które znasz z półek, które są reklamowane w telewizji i tak dalej, czyli po prostu wszystko to, co robisz każdego miesiąca, każdego dnia. Atrakcyjne ceny zakupu, tak? Tak jak powiedziałem Ci, wiele z tych produktów, pokażę Ci to, jest tańszych, tak, w tym sklepie. Zresztą jak wejdziesz, zarejestrujesz się, tak jak mówię, za 0 zł sprawdź po prostu to, co Ci mówię. Rejestracja do niczego nie zobowiązuje. Możesz po prostu wypróbować. Jeśli Ci się nie spodoba, to po 3 miesiącach Twoje konto zniknie i tyle. Sprawdź, pochodź po sklepie, zobacz, o co tam chodzi. Są naprawdę konkurencyjne ceny, a większość jest po prostu tańsza. Ok, dalej. Bezpłatna dostawa kurierem w dowolne miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na razie działa ten biznes w Polsce tylko i wyłącznie. Jeśli dokonasz zakupu powyżej 150 zł, to masz dostawę kurierem gratisową. Jeśli będzie to zamówienie mniejsze niż 150 zł, to 19 zł jest to płatność za przesyłkę. I tak jak mówię, no, nikt tu już nie powie, że 150 zł nie wydaje w ciągu miesiąca na takie rzeczy jak chemia gospodarcza, żywność, tak i tak dalej. To jest irracjonalne po prostu, dlatego no, zakupy powyżej 150 zł to po prostu jest takie minimum, które no, każdy człowiek żyjący, pracujący, prowadzący jakiś tam budżet domowy wie o tym, że 150 zł to w ciągu 2 dni się wydaje, tak? Możliwość uzyskiwania opusów na bazie zamówień swojej grupy zakupowej, czyli do tego jeszcze wrócimy, czyli po prostu jeśli zarekomendujesz osoby, o które też będą robiły zamówienie dzięki temu, że po prostu je poleciłeś im ten sklep, no to będziesz miał nawet do 90% upustu, czyli jeśli ci się uzbiera rabat w wysokości 90%, no to 10% tylko wartości zamówienia zapłacisz, tak. No i możliwy znaczący dochód, wiadomo, no ten biznes się robi po to, żeby zarabiać pieniądze, tak? Czyli jeśli masz podejście biznesowe, jesteś przedsiębiorczą osobą, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby dzisiaj, tak, poinformować, załóżmy, nie wiem, jeśli mieszkasz w bloku albo na jakimś osiedlu domków jednorodzinnych, żeby wszyscy dzisiaj kupowali w tym sklepie, tak? Familo, czyli że rezygnują po prostu z schodzenia do sklepu codziennie, tylko kupują u siebie na platformie internetowej i to jest tyle. Nie słyszeli na pewno jeszcze o tym, tak? Także masz pole do popisu po prostu naprawdę bardzo duże. No i unikalny plan marketingu. Rzeczywiście plan marketingu jest unikalny, jeszcze takiego nie widziałem. Myślę, że czy dobry, czy niedobry, no wyjdzie w praniu. Jakby założenia są bardzo dobre, tak? Bo jeszcze tutaj wchodzą klony, które no możesz ich mieć bardzo dużo, już nawet teraz Ci nie powiem dokładnie, bo to jest w regulaminie opisane, o klonach będę mówił w następnym, ewentualnie jakimś nagraniu. Na razie skupmy się na tych podstawach. No handel w internecie jak wygląda? No wiadomo, że Polska to jest no 100 lat, że tak powiem, za murzynami, żeby nikogo tutaj nie obrazić, oczywiście takie powiedzenie. Sytuacja wygląda prosto, no oszczędność na podatku VAT, no jeśli handlujemy w internecie w Stanach, no to mamy oszczędność na podatku VAT, na przykład kupno w innym stanie, tak, kupujemy i mamy oszczędność na podatku VAT, u nas jest podatek tak samo wysoki w każdym, po prostu tak samo w każdym miejscu w kraju, tak. Kurier, stałe miejsce pozostawiania paczki, u nas trzeba być w domu lub w firmie. Karty kredytowe, tam są niskie opłaty, u nas wysokie opłaty, tak. Sprzedaż katalogowa już wcześniej rozwinięta, to już dawno było, tak? U nas to jeszcze nie mieli o tym zielonego pojęcia, tam już było. U nas słabo rozwinięte. No i teraz korzystne prawo podatkowe, oczywiście tam prawo podatkowe premiuje, tak? Promuje, nawet premiuje, można powiedzieć, no ułatwia działalność w internecie i sprzedającym w internecie. Wychodzi im naprzeciw, u nas niestety brak ulg podatkowych dla firm sprzedających w internecie. No i teraz na tym podatku VAT, no Familo pozwoli nam zaoszczędzić więcej, tak, niż podatek VAT. No pozostałe rzeczy, no nie są już zależne od nas, tak. Jednak no oczywiście i tak zyskujemy, bo no, tak jak Ci mówię, jest to program oparty na matrycy. Program premiowy jest bardzo dobrze rozwinięty, o czym za chwilę Ci powiem. Ok, dlaczego warto skorzystać z tej oferty?
Kupujesz markowy produkt w niskiej cenie, czyli produkty, które znasz, są markowe w niskiej cenie, tak. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, będziesz uzyskiwał rabaty do 90%, tak, to co już prędzej mówiłem, wartości Twoich zakupów, a z czasem uzyskiwał dochód. Jeżeli możesz wystawić fakturę za usługi marketingowe, no tak, to zazwyczaj jest rozwiązane, że jeśli prowadzisz firmę, możesz po prostu wystawić fakturę za usługi marketingowe, tak to się nazywa, i w miarę jak Twoja grupa zakupowa będzie się powiększać, będziesz uzyskiwał coraz większe dochody. Firma prowadzona jest z domu, tak, i powiem Ci tak, ten biznes można prowadzić naprawdę w 100% z domu, tak. To jest fenomen, dlatego że nowoczesne są narzędzia w postaci prezentacji, szkoleń przez internet i tylko i wyłącznie, i z tego co widziałem, to jest codziennie chyba webinar o 20 godzinie. Jeśli się zarejestrujesz, dostajesz wejście do jakby w zakładkę szkolenia i tam masz wszystko powiedziane, co i jak, gdzie masz się stawić, kto jest prowadzącym. I wystarczy, że tylko tam odsyłasz osoby i one patrzą i przyglądają się tej ofercie, tak? Albo decydują na tak, albo na nie. To tutaj niczego nie sprzedajesz, tutaj to jest społeczność konsumencka, tutaj no, tych produktów się nie sprzedaje, tak? Bo nie będziesz chodził z persilem, z wizirem czy z jakimś innym proszkiem i sprzedawał innym osobom, tak? I ewentualnie zarabiał złoty 50 albo 2 złote na tym, tak? Żeby to sprzedać, to jest bez sensu. To tutaj idea jest prosta, muszą. Osoby, które się zarejestrują tutaj, to są konsumenci, one kupują tylko i wyłącznie dla siebie, a Ty jesteś przekaźnikiem informacji i za to Ci płacą. Spotkania osób, które odnoszą i chcą odnieść sukces, tak? Umożliwiają poznawanie ludzi, którzy myślą podobnie i z nadzieją patrzą w przyszłość. Wiadomo, z kim przystajesz, takim się stajesz. Bardzo dobrze jest tutaj mieć kontakt z liderami, którzy to promują. No i tyle, no. To jest w ich interesie, tak, żebyś ty odniósł sukces. Tak samo w moim. Dochód w oparciu o zakupy dokonywane przez bardzo wiele osób, to jest, no tutaj jakby, dlaczego te ceny tutaj są takie trochę niższe, tak, bo tutaj znowu jakby ten sklep Familo powiedział prosto, tak, że będą mieli sprzedaż hurtową. Te sklepy, jeśli umożliwią im coś takiego. I jest prosta zasada, tak, że jeśli kupuje 10, 15, 20, 30 tysięcy osób, no to po prostu dany sklep ma naprawdę duży obrót na danym produkcie i może zejść z ceny. I dlatego tu są tańsze niektóre produkty, tak? Wiadomo, że lepiej mieć 1% z wysiłku pracy 100 niż 100% własnej pracy, to jest normalne, tak? Dlatego polecam takie myślenie. Okej. Okay. No i plan to jest 5 razy P. Co to znaczy? No przyłącz się, to jest oczywiste, poznaj, czyli sprawdź, o co w tym wszystkim chodzi, powiedz komuś, tak, postaraj się, no i pamiętaj, tak, o czym pamiętaj i jak masz się postarać, to za chwilę o tym Ci powiem. No powiedz po prostu, otwórz buzię i poinformuj ludzi, że coś takiego jest, no bo to jakby samo się nie zareklamuje, tak. Okej. Okay. No wiadomo, że od nas wszystko się zaczyna, od Ciebie wszystko się zaczyna. Wszystko się zaczyna od Ciebie, to jest Twój biznes. Jakby nikt Ci nie będzie tutaj gonił do pracy. Tutaj no to są zalety i wady tego wszystkiego z punktu widzenia już marketera, który trochę jakby z niejednego pieca chleb jadł. Wiem o tym, że to są plusy i minusy tego wszystkiego, że jesteś swoim własnym szefem i zaczynasz od siebie. Okej, ale no wiadomo, że Ty musisz się zaangażować, tak? Twoja decyzja zapoczątkuje dalszy rozwój całej nowej grupy konsumentów. Jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, to o czym Ci mówię. Jeśli przystępujesz w dobrym czasie, w dobrym miejscu, z odpowiednimi ludźmi, to jest bardzo duży, znaczy jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że osiągniesz sukces, tak? Wiadomo, że Ty jesteś w samym środku kręgu swoich znajomych. To jest normalne, że jeśli Ty zaczynasz, to Twoi znajomi jeszcze prawdopodobnie o tym nie słyszeli, bo to nie jest aż tak rozpromowane. Także masz bardzo duże pole do popisu. No i tutaj są tak zwane kręgi, tak? To jest matryca trójkowa, czyli w pierwszej linii masz 3 osoby, w drugiej 9, wielokrotność trójki, tak? Później 27, 81 i tak dalej. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba znać 3 osoby, które robią zakupy, jakiekolwiek, tak, i polecić im, słuchaj, jest taki sklep, który się nazywa Familo, to jest społeczność konsumencka, tam dostajesz taniej. Mało tego, jeśli jeszcze ten sklep mówi Ci o tym, że jeśli znajdziesz kolejne 3 osoby, to po prostu wynagrodzi Ci to, tak? Zapłaci za tą informację, którą przekazałeś.
No i teraz pierwszy krąg, no to masz, załóżmy, jeśli biorąc pod uwagę fakt, że te 150 zł weźmiemy sobie jako te minimum, które będziemy robić miesięcznie, no to 3 razy te osoby, które zaprosisz do tej społeczności, te 450 zł, razy 3%, bo z pierwszego kręgu masz 3% z obrotu opłacone, no to jest 13,50, no zawrotna kwota. No oczywiście nie jest to duża kwota, tak, ale pytanie jest, czy jakiś inny sklep takie coś ci umożliwia. No nie, no właśnie, dlatego warto jest się tym zainteresować. Na drugim kręgu masz już 9 osób, bo każda z tych trzech, które zaprosiłeś, jest takie prawdopodobieństwo, albo nawet no, jest to bardzo możliwe, że zna trzy osoby, które robią zakupy, tak? Oczywiście ja się trochę tutaj podśmiechuję, tak? Bo no bo powiem tak, no to jest tak proste, że to nie ma co nawet tłumaczyć, tylko po prostu no, ludzie znowu będą sobie tu komplikować się maksymalnie jak będzie można. Ja już słyszę te obiekcje, tak, ale ja nie robię na 150 zł, ale no różne, bo nawet mi trudno jest sobie tutaj wyobrazić, tak, jakie to będą obiekcje, ale zawsze jakieś będą. No niestety człowiek, a tym bardziej w Polsce jesteśmy tak skonstruowani, że zawsze szukamy problemów, a żadnych rozwiązań. Patrząc logicznie i bezproblemowo i bezobiekcyjnie na to, po prostu znajdujesz trzy osoby, którym pokazujesz, jak znaleźć trzy osoby, pokazać im, jakie mają z tego korzyści. Słuchaj, trzy osoby zrobią zakupy, masz 13,50. Z drugiego kręgu, jeśli masz 9 osób, 9 razy 150, masz 1350 i z drugiego kręgu masz 2% z obrotu. To jest 27 zł, czyli łącznie około 40 zł i 50 groszy. No i oczywiście jest trzeci krąg, tak? Już masz 27 osób, razy 150 przyjmujemy to tak. Masz 1% już później do 9 kręgu bodajże albo do 8 jest 1% z obrotu tych ludzi. Tylko wiadomo, tych ludzi jest więcej i to więcej wychodzi, tak? Czyli łącznie mamy 81 zł. Nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale jeszcze, tak jak widzisz, brakuje 69 zł, tak, żebyś swoje zakupy miał za darmo. Warto o tym pomyśleć, czyli łącznie, tak, 27 masz w trzecim kręgu, to policz sobie, jest 36, 39 osób masz i 81 zł. Tak to wygląda. No idziemy dalej. Oczywiście są dalsze kręgi, do 9 kręgu. Prawie z pierwszych trzech kręgów nie wymagają kwalifikacji, to znaczy, że nie trzeba zrobić swoich zakupów, tak, jeśli dobrze to rozumiem. Prowizje z kręgów 4-9 wymagają dodatkowe rekomendacji z osobistego linku, po jednym na każdy krąg, tak? Czyli w 4, 5, 6, 7, 8, 9 trzeba mieć po jednej rekomendacji własnej. Czyli nie mogą to być zupełnie inne obce osoby, tylko ty tak samo musisz działać. Tutaj widać, ten program premiuje osoby, które działają, a nie tylko zarejestrują 3 osoby, tak, i będą czekać, aż przyjdą profity. Ok. Idziemy dalej. Pełny bonus za ostatnie trzy kręgi wymaga zapełnienia wcześniejszych kręgów w całości oraz posiadania określonej ilości klonów w programie Familo. Tak jak powiedziałem, to jest jakby wyższa szkoła jazdy. Oczywiście też to jest proste, ale o klonach nie chciałbym się tutaj teraz rozwodzić. Po prostu są możliwości takie, żeby się sklonować, mieć kilkanaście klonów nawet swoich i po prostu czerpać korzyści jakby z głębi struktury. Tak? To o tym później. Naprawdę są bardzo dobre rozwiązania. Jest coś takiego jak opłata administracyjna z wygenerowanej prowizji. To jest bardzo ważne, że jest zaznaczone, że z wygenerowanej prowizji, tak, czyli maksymalnie 14 zł miesięcznie jakby z twojej prowizji idzie na taką tak zwaną opłatą, na opłatę administracyjną, czyli na zarządzanie jakby całym tym systemem, idzie to dla właścicieli, żeby mogli rozwijać dalej ten program. Tylko jeśli ci się ta prowizja nie uzbiera, to jakby to nie obciąża twojego rachunku, że nie jesteś im winien tych 14 zł. To jest tylko wtedy i wyłącznie, jeśli ta prowizja jest. Tak? No i teraz po wypełnieniu poszczególnych kręgów otrzymujemy bonusy jednorazowe. No i teraz widzimy, jeśli wypełnimy krąg czwarty w całości, to jest 50 zł, później piąty 150, szósty 450, krąg siódmy 1000 zł, krąg ósmy mamy tutaj też 1000 zł plus pobyt dla czterech osób w spa. I krąg dziewiąty to jest 5000 zł plus w czasy zagraniczne dla czterech osób. Takie są bonusy. I oczywiście warto z tego skorzystać.
No i teraz widzimy, jak tutaj się kształtują prowizje. Czyli zaczynamy od początku, jesteś sam, robisz obrót swój, no to masz 150 zł. Swój obrót, no to za to nie dostajesz, tak? Bo to jest jakby poziom zero. A za pierwsze trzy swoje polecone osoby masz, tak jak mówiłem, 3%, później 2, 1 i w dziewiątym 1,2. Tak widać tutaj jest premiowane, tak? Jak będziesz miał prawie 20 tysięcy osób w strukturze, to jeszcze firma zapłaci. No i teraz jak wygląda sytuacja? No już tak jak widzimy, 81 osób, jeśli będziesz miał, będą robiły na 150 zł, to jest 202 zł miesięcznie do wypłaty, tak? Czyli już masz swoje zakupy za darmo, tak jak widzisz, i jeszcze 52 zł takiej dodatkowej premii. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, ale ważne jest to, że swoje zakupy masz za darmo, tak? Można oczywiście iść dalej, polecam, 243 osoby, zobacz, to już jest prawie 600 zł miesięcznie, tak? A myślę, że w każdym budżecie domowym to się przyda. W szóstym, zobacz, jeśli jest 729 osób, to już masz 1000, prawie 700 zł, tak? To już są niemałe pieniądze. No i tak dalej, aż do dziewiątego kręgu, gdzie miesięcznie to jest ponad 50 tysięcy złoty, oczywiście warto to zrobić, tak? To jest 20 tysięcy osób, czy dużo? Policz sobie, ile mieszkańców ma twoje miasto, twoja okolica i tak dalej. No i czy jest to do zrobienia, tak? U mnie Toruń ma około 200 tysięcy, 200 tam z hakiem mieszkańców, no to jeśli 10% by się kiedykolwiek tym zainteresowało, tylko Torunia, no to są takie pieniądze, tak? Także. Czy warto? No musisz sobie sam odpowiedzieć. Czy lepiej przez 40 lat zapieprzeć gdzieś tam na etacie, czy po prostu zrobić to? No i to jest wszystko w Twoich rękach, to już wiadomo. Jakie są etapy wprowadzania Familo, tak? Wrzesień teraz 2012, mamy żywność, chemię osobistą, chemię gospodarczą, inne artykuły. Później będzie wprowadzone RTV, AGD, komputery, akcesoria. No i w 2013 są przewidziane jeszcze produkty i usługi dla firm, w tym samochody, motocykle i tym podobne. Także widzimy, że się rozwija to i ma zamiar się rozwinąć prężnie. No i teraz prosta jest zasada, tak? Jeśli to, co teraz powiedziałem tobie, zainteresowało cię, no gdzieś tam znalazłeś swoje miejsce w tym wszystkim, no to skorzystaj z linku, który będzie poniżej tego wideo i zarejestruj się, otwórz swoją, jakby swoje konto i zacznij działać w społeczności konsumenckiej, tak? Tak jak powiedziałem, rejestracja nic nie kosztuje, nie powoduje żadnego zobowiązania, tak? Żadnego. Jeśli zarejestrujesz się, nie zrobisz zakupów, nic się nie stanie, tak? No i tak jak powiedziałem, plan jest jeszcze raz przybliżony, 5 razy P. Przyłącz się, poznaj, powiedz, postaraj się i pamiętaj. Teraz zalety, tak? Bezpłatna rejestracja i to umożliwia ci osoba rekomendująca, czyli jeśli ty będziesz chciał rejestrować kolejną osobę, to musisz wysłać jej link rekomendacyjny, tak? Takie są kroki. Poznaj po prostu ofertę, sprawdź, co tam mamy w sklepie, co tam jest, sprawdź, czego ci brakuje w domu, co chcesz zamówić, skomponuj swoje pierwsze zamówienie i w ciągu 2 do 5 dni roboczych po prostu od kuriera dostaniesz paczkę, tak? Koszt kuriera będzie opłacony, jeśli zamówienie będzie powyżej 150 zł. Powiedz lub napisz do znajomych o naszej inicjatywie, zaproś ich na spotkanie informacyjne lub prześlij im taką prezentację razem ze swoim linkiem referencyjnym. Także tak jak powiedziałem ci, nie trzeba nigdzie biegać, umawiać się na spotkania i tak dalej, tylko wystarczy tylko i wyłącznie działać przez internet, tak? Przesyłać prezentację, możesz nawet to wysłać, tylko powiedzieć, że po prostu mają zgłosić się do ciebie, jeśli to ich zainteresuje i wtedy ty im podasz link rekomendacyjny, tak? Żeby nie weszli z mojego linku. Postaraj się, aby co najmniej raz w tygodniu poszerzać swoją wiedzę z zakresu efektywnego komunikowania się z osobami, które już są w Twojej grupie zakupowej, jak i z tymi, które dopiero do niej przystąpią. No to jest bardzo ważne, tak, żeby mieć z nimi kontakt, żeby z nimi rozmawiać, się zapytać, jakie mają problemy, tak zwany follow-up zrobić, czyli co by chciały osiągnąć, co by chciały uzyskać dzięki temu programowi i tak dalej, nie? No i ostatnia, pamiętaj, że
Nie jest twoim zadaniem sprzedawanie, to co powiedziałem, tak, oferowanych przez nas produktów, masz jedynie poinformować swoje grono znajomych. To jest bardzo istotne. Tutaj nie sprzedaj, to nie jest sprzedaż bezpośrednia, tak. I tyle, masz ich tylko poinformować, oni już sami zdecydują, tak. Będzie obopólna korzyść, tak, jeśli oni się zarejestrują, to jest normalne. Oni będą dostawać taniej, będą jeszcze mogli na tym zarabiać, ty będziesz zarabiał, także to jest zasada win-win, tak. No i tak jak mówię, dziękuję ci bardzo za to, że to obejrzałeś, jeśli cię to zainteresowało, jeśli widzisz siebie w tym wszystkim, kliknij w link poniżej tego wideo i widzimy się po drugiej stronie, działamy, tak, no, jest ten czas, to miejsce i myślę, że ta firma. Trzymaj się, pozdrawiam cię i do usłyszenia. Cześć.